ma skąd mama albo kuzyn, albo ktoś właśnie wie o tych sprawach. Tak właśnie wygląda Len, jak tutaj już dojrzeje, tak? Z takim, na polu kwitnie na niebiesko, tak jak tu widzicie te kwiatki, prawda? On jak już dojrzeje, jak już można powiedzieć, ma, spadną te płatki, to mamy te główki i w tych główkach, słuchajcie, jak weźmiemy taką jedną główkę, byśmy otworzyli, co w środku jest, to te nasionka, to jest właśnie siemię lniane. Siemię lniane, co często no jak brzuch boli, albo do kosmetyków używamy. Z siemienia lnianego wyrabiamy też olej. Mamy olej lniany, prawda? Czyli to jest taka bardzo pożyteczna roślinka. I no często nawet mówi się, że porównywana jest jakby z życiem człowieka. Dlaczego? Dlatego, że dużo potrzeba jakby trudu, aby wydobyć właśnie te wszystkie dobrodziejstwa z niej. Czyli właściwie troszeczkę ją maltretujemy. Często się mówi, że to nasze życie też nie zawsze jest bajką. Nieraz towarzyszą nam różne doświadczenia trudne. I tak nawet jest takie powiedzenie, że urwanie głowy jest z czymś tam. To właśnie też jakby pochodzi od właśnie lnu, ponieważ żeby te główki odczepić, to mamy takie grzebienie i urywamy głowę, prawda? Proszę, przeciągamy i jakby ona się do tych niecek się wtedy taki len, te ogłówki lnu spadają. Później, żeby się dostać do tego wnętrza, to uderzamy kijanką. No i wtedy pokażę Wam tutaj. Zobaczcie, jak to. Możecie sobie spróbować, bo to jest świeży, len. Zdrowy, można wziąć i zjeść, spróbować, a to tylko na zdrowie. Proszę. Ale dziwny, nie? Mhm. Jaka jeszcze ciekawostka? Czyli mamy len, który służy właśnie takiemu przetwarzaniu. Mamy wtedy różne oleje, kosmetyki, ale przecież na całe, mówi się często, że na całej tej długości len się nie ścina, maszyny nie mogą ściąć na polu, wyrywa się, dlatego że na całej długości tej rośliny znajduje się włókno. I im po prostu, jak wyrwiemy, to będzie dłuższe, prawda? A tak byśmy ucięli tu, no to tyle byśmy jakby stracili tego włókna. Ale żeby to do tego włókna z kolei dojść, jak już nie mamy tych główek, załóżmy, no to właśnie zaczyna się ten cały proces. Najpierw musimy go jakby, co zrobić? Musimy tą słomę, która obkleja jakby to włókno, żeby ona odpadła, tak? A jak to robimy? Mamy takie międlice. Ach, widzicie? Pomalutku już odpadają nam. Ale co? Zobaczcie, co mi tu odpada. Mam międlice, później jeszcze bardziej mam takie siernice, czy jakby takie miecze, jeszcze bardziej. Jeszcze miętliwy, mówimy, że taki wymiętolony jest ktoś, prawda? To właśnie od tego pochodzi cały czas od lnu, że tak właśnie dawniej nasze gospodynie, jak już kończyły się prace na polu, to zaczynały właśnie wyrabiać lnu. Słuchajcie, dochodzimy do takiej, oczywiście później czeszemy na tym zbiory i dochodzimy do włókna, które zobaczcie, jak już wyczesane, to takie mówi się, że ma takie włosy jak len, prawda? Doszliśmy, to było w środku, tak? To jest właśnie to włókno. A to, co spadło, słuchajcie, to są paździerze. A przecież mamy płyty paździerzowe, z której robimy meble, nie? Te wszystkie odpady prasuje się z klejem i mamy po prostu dalej produkt. Zobaczcie, wszystko jest używane. Mało tego, jak tutaj krzeszemy tutaj ten len, to mamy, zostają nam właśnie, dobrze pan mówi, zostaje nam taki jeszcze odpad. Z tego odpadu można zrobić niteczkę na kołowrotku, z tego się robi wtedy nitkę już taką grubą do worków, ale nasi hydraulicy przepadają za tym, bo to są pakuły, prawda? I tymi pakułami uszczelniają rury. Zobaczcie, to jest tak pożyteczna roślinka, że jakby nie patrzeć, no, jak to o niej nie mówić, tak?
No oczywiście później jak się tka, tak? Mamy też jeszcze panią, która umie na tkać taką witeczkę tylko na kołowrot, ale na o tam mamy taką prześlicę i jakby sobie wszędzie tą niteczkę. Oczywiście później z tych nitek robi się osnowy, wątek, mamy tutaj warsztat tkacki, no i mamy koszulki, tak? Więc zobaczcie, każdy jakby element tego tutaj naszego działania, ta roślina jest naprawdę no, bardzo bogata. No nasz przemysł, jak to się mówi, lniany, trochę upadł, no ale pomału się odradza, bo to jednak jest taki naturalna kalina, która często jest jednak poszukiwana. Może jakieś pytania macie? No tak, nie, coś nowego usłyszeliście, tak? Tak. No to super, no zawsze coś tam... Koszulę chłodzą. O, i bardzo chłodzą, tak. Właśnie na te wszystkie upały, to wszyscy szukają lnu. Też w Karpaczu, nie? Tak, jest. Spodnie koszulę. Tak. To drogie są. Teraz tak, no bo, tak, bo to jest sobie ręczna cały czas robotę teraz, to nie wiem. To wytrzymuje jedną kupę tak, rzeczy. Tak, tak. Też ma za dwie, to jedną ma z 5-6 rzeczy. No, tylko warto na przykład zainwestować, a mieć świadomość, że to już nie rozpadnie. No, więc tak tutaj dzieci się odkrywają tutaj naszą... Tak samo, dlatego Maria Konopnicka napisała nawet tą baśń, jak to z Lennem było. Że taki właśnie był król, który... dostał te nosionka, myślał, że jak zasieje na polu, to mu złoto wyrośnie. No i tłuk właśnie miętoli, później wrzucał oczywiście do wody, bo to trzeba też oczywiście taki len jak urośnie, to trzeba rosić. To znaczy stawia się, jak się właśnie wyrwie z ziemi, kładzie się na przez 2 tygodnie, co 2 tygodnie się obraca, żeby ono mokło, tak? No, żeby właśnie ta słoma coraz bardziej odchodziła. No, a jak już dojdzie do takiej, już jest wyroszony, to wtedy dopiero zaczyna się obróbka tego lnu poprzez te wszystkie narzędzia, które tutaj widzicie. Pierwszy raz jak usłyszałam, to trochę byłam zaskoczona, jaka pożyteczna. No właściwie tu się nic nie wyrzuca. Każdy element jest do czegoś korzystany.